Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra? W dalszym ciągu. Siostra, proszę, nie wcinaj się w słowa. Bo pamiętaj, że mogę cię wyciszyć. No, więc jest ze mną Papkin, jest siostra. I dalej Terraria. I żeby nie było, jest także właśnie nowy towarzysz. Przywitaj się, proszę. No halo, gościu, ty się przywitaj, a nie. No właśnie, nie zmala. Już pierwsza lama, wyłączyłem mikrofon. Nie, spokojnie, no właśnie, jest Manoni. Można powiedzieć. Nowy towarzysz przygody. No, nie znamy się może długo, ale fajnie. To proszę, proszę, masz zupkę. Ciesz się skrzyniami. Ejka, naklejka! Mistrz budowniczych. Jednorazowe. Jednorazowe, ale daje medium. To jest medium, więc już lepsze jakości. Siostra, proszę cię, chcesz mieć miegi w pierwszej możliwej opcji. To już jest delikatna przesada. Proszę? I mi tu nie umieraj ciągle. Naprawdę, ty tam zaraz zaczynasz kolejnego cmentarza zrobisz. Umieram prawie ciągle, a nie ciągle. Dobra. No, jest różnica. W ogóle wszyscy idą chyba do podziemi. Bo ja nic nie wiem, nie ogarniam w ogóle, co tu się dzieje, Jezu. O, demonit chyba. Tak? Tylko nikt nie może go jeszcze zebrać. Ich. Widzisz? Też poleciał pod ocean i zebrał River Sharka, to by było niezwykłe. Jezu, dużo tego demonitu tutaj już. Jakimś cudem się więcej tego generuje, więc tak jest. Wiesz co, Papki, nie chcesz, to sobie leć mi tam jedno. Ja dzisiaj chyba będę zwiedzał pod ziemię. Monitora, już kto tak przedłużył? Powiedz mi, że na dole jest woda, powiedz mi, że na dole jest woda. No przyznacie, kto to tak przedłużył i kiedy? Okej. Dzięki. Dobra, już wiem, kogo tutaj nie będę lubił. Jezu, ty sobie już do lawy dolazłeś. Ja już od razu przywitałem się mocno, głęboko wszedłem. Mocno sobie. No, jak nic. Ktokolwiek, kto będzie na to kiedykolwiek patrzał, na pewno to zapamięta. Tak więc no. Na plusik. No. Tak ja więc dzisiejszy plan. Szukam, bo chcę chociaż znaleźć coś, żebym mógł się o te ściany łapać tam. A powinno być, mam tego pełno, więc no. Dobra. Dobra, darmowe pieniądze! Darmowe pieniądze! No zarabiaj, siostrzyczka, zarabiaj, potrzebuję tego na nowego bicza. Widzę przewodniczkę na. Widzę pewien fajny przedmiot. Podejrzanie wyglądające oko. Dobra. Żeby nie było jako nowicjusz, proszę, dostajesz. Ja sobie z tego jakoś poradzę. Dziękować. Znaczy, powiedz, to oko nie jest problemem, bo jest dość łatwo zabić. Jednak ten master taki. Dobrze. I takie pytanie, Manoni. Powiedz, ogarniasz trochę zmiany w ekspercie, które zaszły? Bo żeby nie było, właśnie tutaj też są, ale w ekspercie ogarniasz czy nie? Mniej więcej pamiętam, co się tutaj dzieje i wiem na pewno, że jest nie fajnie. Dobra, czyli kojarzysz, że jeśli chcesz mieć pełną... Siostra, proszę cię. Czyli kojarzysz, że musisz żreć, żeby móc mieć pełną regenerację życia? Tak, to kojarzę. To dobrze, bo siostry nie umiem przekonać do żracia, więc no. Dobrze, że ty umiesz. Ej, dałam się przekonać do żracia. Kiedy niby? Jakiś czas temu już. Powiedziałam, dobra, że mogę. Okej, to fajnie. W takim razie, jeśli chcesz być naszym budowniczym, to mam dla ciebie pierwsze zadanie za tą wieżą brzydką, którą postawiłem. Jest malutkie bajorko. Malutkie bajorko, nie chcę niczego wielkiego, ale gdybyś w ramach możliwości mógł sobie po prostu je jakoś upiększyć, zrobić jakąś... Po prostu żeby to było ładniej, żeby tu jakieś sensowne było do rybienia, tak. Mogę zrobić rubinową różdżkę? O, cię panie, w ogóle daj mi drewno w jakikolwiek wykopać. Nie, ale po prostu gdybyś... Nie, spoko, ale gdybyś po prostu mógł to zrobić, to byłoby miło. I trzeba je powiększyć. To wiadomo jest akurat. I swoją drogą... Jestem dzisiaj naprawdę nieogarnięty. Ej, co jest? Ale co jest? Jezu, nie. Co się stanęło się? Halo, żyjecie? Żyję. Czemu was wyrzuciło? Co to był za error? Właśnie nie wiem, nagle was wyrzuciło bez powodu. Więc wracajcie, póki jeszcze... No, póki jeszcze nie zepsułem wszystkiego. No, to wracając. Już się zgubiłem, co chciałem gadać. Ale no. Nie mam jak dołączyć. Myślę, że jesteś online. No. Znowu jest... Co mi tak teraz, że cię tak nie lubi? Ale chwila, to oznacza, że chyba mi wyrzuciło znowu z neta. Dobra, jest już dobrze? Widać jest. Się.
Dobra, to po raz pięciopierdlionowy powtarzam cel na dzisiaj, pozyskać porządną broń, zwaną biczem, czyli zarobić 15 ponad monet. I w sumie rozdzielić tych NPC-ów, bo wtedy będzie może taniej. Bo niestety się za bardzo nie lubią ze sobą. Tak, bo jest prawda. Jest im przytłoczny. Z dżungli tego nie jest silniejszy czy słabszy? Nie wiem. Mówię ci szczerze, ja nic nie wiem o tym wszystkim, więc w miarę możliwości prosiłbym, żebyś też był ostrożny z tym, co mówisz. Nikt nie wie o tym wszystkim. Nie, znam jednego kogoś, kto pewnie już przeszedł grę w 100% w jeden wieczór. Mówimy tutaj o kimś, kto wczoraj... Mogę sobie rubinową różdżkę zrobić? A masz platynę? Tak. To przy kowadle stoisz... Dobra. To w takim razie coś jeszcze tu miałem ogarnąć? Mówisz tego na serwerze? Mi cały czas tego wpisuje, że serwer znaleziony. A, super. To chyba trzeba będzie zrobić krótkiego reseta. Ja. Nie ma przy kowadle. Jest, siostra. Zresztą zaraz co zrobić, ja teraz muszę zrobić reseta, tak więc widzimy się za chwilkę. Witamy ponownie. Już wszystko ogarnięte. Mam nadzieję, że tym razem nasz wspaniały Manoni dołączy. Pracuję nad tym. No nieźle. Początek dopiero dzisiejszych spotkań, a już wszystko po prostu idealnie w moim stylu. Tak więc dobra. Siostra, nie kaszl mi tutaj, być naprawdę cię wyciszę. To nie dobra. Moja wina. Nie, nie ty się nabawiłaś kaszla, nie, sam się pojawił. Dobra. Musi być złoto, a nie platyna. Złoto jest do rubinów? A jest platyna jest do diamentów, tak. Jest, co robimy, za lama ze mnie. Nie da rady. Nie zrobiłeś tego, bo... Jest, co za lama. Nie, no złota nie mam w ogóle. Trzeba diaksy zbierać. Powiedz się w Minecrafta. Nie, no wiesz co się stało, ja mi zniknęło, bo zresztowałeś świat. To do platyny co było? Ale co jest? Do platyny. Ja wiem, ładny jojo dobrze. Poszło. Gdybyś powiedział jakie, to może później postaram się je odzyskać. Nie, takie to, że takie jakby ten... Blado-niebieskie, takie białe. Dobra, chyba wiem, o które chodzi, tam potem ci je oddam, bo mamy je na jakiejś postaci. Nie, no dobra, trudno, przecież nie będę się... Dobra. Przejrzała tyle samoobrażeń, co ten base, tak. Dobra, fajnie, fajnie. Tak czy jak, spadamy po raz pięciopierdylionowy. Okej. Okay. A właśnie, i... co jest teraz potrzebne, to bym mogła pomóc jakoś. Teraz potrzebne są porządne chałupy i jakieś rozbudowa wioski, żeby była większa i bezpieczniejsza. Czy oraz wszelkie materiały. Latającą wyspę? Tak. Ten jełop tak zły, niedobry, już łaził chyba wszędzie, gdzie się da, więc no. Przydałby się znaleźć ten, Star Fury. No, prosiłbym cię, żebyś się tak nie śpieszył. Pamiętaj, że to ma być na spokojnie odkrywanie co i jak. I że to ja pokazuję tym ludziom wszystko, a tobie dalej nie ogarnęłem jeszcze opcji, żebyś mógł dawać swoją perspektywę, jak coś odkrywasz, więc no. Ale no, mimo to powinno jakoś przejść. Dobra, tak więc, jeśli chcesz pomagać siostra, to zbieraj jakieś materiały na lepsze zbrojki niż drewniane. Dalej w drewnie, ja nie wiem, jakie są potrzebne teraz zbroje. No nie wiem, chociażby miedziana mogłaby być. Cokolwiek, żebyśmy mieli jakieś obrony. O, dobra, w końcu, Jezus Maria, ile to trwało. Prawie się zabiłam, ale w ostatnim... Brawo siostra, rekord. Po raz pierwszy tylko prawie. Po raz pierwszy tylko prawie. W sumie dobra, jak już... Nie, to ja tutaj coś ogarnę. Okej. Nie śpiesz się, rób wszystko w swoim czasie, pamiętaj, to jest na luzaku. Tylko tyle, że po prostu przy okazji zarzucamy, żeby ludzie mogli się pośmiać z tego, jak nie ogarniamy. Brawo, siostra! Już poprawiłeś twój rekord. Wiem, że problemem będą te cmentarze. Wiem na pewno, że nie będę miał problemu ze znalezieniem tych nagrobków. Tylko właśnie, a propos nagrobków, może się stosować dopiero, kiedy biom jest traktowany jako miasto, inaczej duchy będą się pojawiać bardzo mocno. Więc... Jeśli chcesz, to budujesz budynek, nie używając grobów. Jak już słyszysz muzyczkę z miasta, możesz postawić groby. Okay. Wiesz co? Bo w ogóle miasto działało w ten sposób, że ono zatrzymywało w ogóle spawn. Właśnie dlatego o tym mówię. Ale ogólnie w część logu teraz zmienili spawny ten duchów, znieśli o wiele. Serio, już coś zmieniano? Tak, dzisiaj rano był update jakiś. Co nawet nie sprawdziłem. Na pewno na plusik, bo dla tych, którzy widzieli, co się działo, to... Jak ja mam tu spać i nie umrzeć? Nie spadać!
Najłatwiejsze rozwiązanie. Ale rada. No, czego się spodziewałeś? Jeśli nie nauczy nie umierać, więc najpierw po prostu nic nie robiła. W tej dziurze jeszcze. Siostra, mam do ciebie delikatne zadanko. Zbuduj jakiegoś kwadrata trochę dalej od innych NPC-ów. To chwila, muszę umrzeć. Dobra, nie, nie umieraj, proszę cię. Muszę. Nie umieraj. Mogłeś tam posiedzieć, dopóki jeszcze żyjesz. Dobra. W takim wypadku, co ja tutaj mogę zrobić? A, chyba już nic. Widzę, że do piekła. No teraz... Że od początku było mówione, że to jest Hellvator. A jakbyś nie wiedziała, Hell to piekło. Vator jest od słowa elevator, czyli winda. Inaczej mówiąc, winda do piekła. Tunel. Właśnie zauważyłem coś, co jest takie trochę niepokojące. Można żreć wiewiórki. Tak ktoś bym mógł smażył? Wciągnęło. Serio? Mówiłeś zupę? Trzeba i tego. No, tylko rybek nie mamy. Mungry i fruta. Wow. Nieźle. Możesz albo go zażyć dla podstawowej wersji, albo poczekaj i zrobisz sobie sałatkę potem lepszą. Okay. Dobra, jełop, co ty masz? Fajnego coś? O, wiatraczek. Kupiłbym, gdybym miał jakieś pieniądze. Ale nie mam nic. Bo jest ładny. Widzę, że nawet ty masz już lepszą brońkę od mojej. Znaczy jaką brońkę, zbrojkę od mojej. Ja mam ze skrzyni. Pierwszą lepszą. Ja, w skrzyni była zbroja? Była. No zrobiłem sobie z tungstenu, to tam staliłem żelazną. Czemu nikt mi nie mówił? Ja coś mówię. To ja sobie za karę zrobię z platyny. Z platyny? Tak? No jest dość droga, no nie powiem. Nie wystarczy. 90 platyny na ten? Na set? Tak. Nawet nie sprawdziłem, ale mamy za mało. 29. To 29. Platyny w sztabek mamy. Nie, mam 59. Bo trzeba... No. Bo trzeba... Painter, dobra. Ta, 90. Więc no niestety, nie zrobię sobie lepszej zbrojki. Chyba, że... nie wiem. Może Traveling Merchant coś sprzeda w końcu. Mam nagranie załączone, w sumie jestem ten, który mniej robi. Ojeju, wyrzuciła. W takim wypadku proszę o znicza dla Manoniego. Rozumiem, co chyba nie jest po mojej stronie. Czy jest po mojej? No nie no, chyba Manonie jakoś wywaliło go. Niestety. Ja, chyba niestety. Siostra, ty jesteś żywa, czy umarłaś? No ja żyję! Okej, czyli coś się zepsuło się znowu. On w ogóle jest online. Wygląda jakby w ogóle... internety wyrzuciło. Mu? Tak, ma no nie mu. No cóż... Widać, że jak nic będzie chyba naj... Jezus Maria, głupi! Witamy z powrotem. Dzień dobry. Witamy w kolonik. O nie. Nie. Jeszcze brakuje tego typowego puncha. No cóż. Ja już go doświadczyłem na YouTubach kilkukrotnie. Przez głupiego gotuka, który mi traci zapisy. I do którego zostaje zmuszony przez znajomych. Tak, bo po tobie gadam. Nie musisz udawać, że nie wiesz, o kogo chodzi. Dobra. Mamy trochę gliny, chociaż tam nie po co. 4.0.2. Wow. No, no co, czyli Pumpkin miał rację, była jakaś delikatna aktualizacja związana z duchami. I w sumie twórcy kłamali, to nie był ostatni update. No. Ostatni update to już chwila, oni chyba w 2011 zarzucali ostatni update, 13 w 19, czyli... Tak, ten podobno ma już być na pewno ostatni. Zobaczymy za kilka lat. Dokładnie. Też w sumie Terraria tak szybko nie umrze, patrząc na to, że Team Odloader
dalej żyje i tam modelerzy będą po prostu ją rozwijać. No to zdecydowanie teraz wszyscy tak będą. Mogę znowu są jakieś szumy, przyznać się. No to nie wiem, nie? Pewnie Pumpkin znowu. No znowu. To pewnie u ciebie szumy są i psują mi jakość audio. A Bożena. Naruda. Ej, co jest? OBS-ie, proszę, nie wykrzaczaj się OBS. Grzeczny OBS. Przeżyj. Dobra, żyję. Brzmiało to dziwnie. Ale co brzmiało dziwnie? Przeżyj OBS. Nie było nic dziwnego, tylko po prostu błagałem, żeby się nie wykrzaczyło, bym stracił całe nagranie. A tutaj tak dużo pięknych, nieudanych momentów było, że nie da się tego po prostu nie uwielbiać, nie chcieć wrzucić od razu do internetów. Chociaż w sumie zanim to się pokaże, to... O, zmarłeś sobie. No to jeszcze odcinek trzeci musi się pokazać, drugi w ogóle. Chyba to bardzo mocno naprzód to wszystko robimy. Ale w sumie lepiej siedzieć, póki mamy chętkę, niż potem żałować, że nie nagrywaliśmy zawczasu i straciliśmy ochotę na terrarię. No dobra. W ogóle chyba znalazłem... A, to tutaj. To ja lepiej się cofnę, bo jeszcze znowu umrę. Jak dobrze wiemy, nie chcemy tej cmentarzy. Jeszcze. Jak na liczbę wynosi jeden, więc ja tam się cieszę. Nie przyczyniłem się za bardzo do pożogi, która tutaj pewnie się później będzie działa. Już była i to ostra. Tak więc, no. Ty się nie przejmuj, czemu tak gorzej być nie może. Czemu ja wziąłem ziemię i potem tą ziemię oddałem do skrzynki? Po prostu... No nie! Bo chciałem zebrać trochę Ebonwooda i od razu musiała dwójka przylecieć i mnie zeżreć w całości. Rare po prostu mnie nie lubi. Crimson. Fu, co ja gadam, nie Crimson, tylko Corruption. No może kiedyś jeszcze zobaczymy, jak się zmienił Crimson, ale... Dobra, masz coś fajnego? No, on tam za wiele się nie zmienił. Wiem na pewno, że boss, no wiadomo, dostał parę ciekawych rzeczy. Właśnie, co tam chciałem... Kać do barwników już mamy, czy jeszcze nie? No tak! No nie. Ja się zdecyduj, siostra, mamy czy nie? Nie. Aha. W sumie fajnie byłoby sobie ogarnąć, ale... No nie ukrywam, nie jest to może najlepszy pomysł, patrzę na to, że teraz trzeba zbierać tylko bicza w końcu. Tak więc, no... Nie łapać zwierzątka i je sprzedawaj. Tylko to i tak nie są duże pieniądze. A ja muszę szybko uzbierać ale ponad 15... Ale jedno zwierzę. No a ja mam 15 zł uzbierać. No jeszcze przydało się 5,25 na zezwolenie na kota. Co to jest? Jakiś... Fairy glow stick? No teraz wróżki w ogóle doszły do terrarii. Jakieś będą no już się spotkaliśmy. Więc no. Aż wezmę tego fairy glow sticka i zobaczę, jak to działa. Latający patyczek! Takie fajne. Drogie, ale fajne. Dobra, ile tu mamy? 79 miedzi. Co mi tutaj pucha nad głową? Nie wiem. Pies się włączył. Nie jest tak źle, bo z nim gorzej. To pies jest? Ja myślałem, że... A nie, to nie, chodzi o mojego piesa, który już ma legendę po prostu najlepszego śpiewaka operowego na świecie. Słuchka, w ogóle jest ciekawa historia ostatnio. Nie wiadomo, jakim cudem zwiała z domu przy zamkniętych drzwiach. Tak, no. Sprytna. No, te. Do tej pory nie wiem, jakim cudem. Lifehacki stosowała pewnie jakieś. Tak. No i zrobił tą ładną słówkę, no jak mogłeś, tak mi ładnie hukała tutaj. No bo myślałem, że mam siatkę, ja miałem łopatę. Nie, ja sobie nie wrzeżysz do mikrofona. Bo to naprawdę nie jest przyjemne, jak słychać twój dźwięk taki zdeformowany tym wrzaskiem. A niestety jeszcze nie mam takiej mocy magicznej, żeby każdego z was osobno posprocesować, więc nie mogę siostrze narzucić innych filtrów niż reszcie. Dobra. Co to w ogóle za ruiny jakiegoś domku tutaj na prawo są? Jakiego domku ruiny? A ja robię.
A, okej. Okay. To nawet jest tak, jakiś wiesz, tylko zrobione, byleby było. Na razie, tylko żeby tą zoologistę odciągnąć od ludzi, bo ona nie lubi ludzi, a chce jak najtaniej po prostu kupić od niej bicza. Mhm. Później się to ogarnie porządniej. Właśnie, ciekawostka. Niby już ostatni update, a dalej nie zepsuli... Znaczy, nie naprawili baga z wiadrem wody, więc... Będzie łatwo transportować. No i super. Chociaż dalej nie rozumiem, czemu tego nie zrobili, skoro... Ten, jak to się nazywa, angler może dać nam nieskończone wiadro. No. Ale... Nie mnie to oceniać wszystko. W sumie teraz ważna sprawa. Dobra, muszę ubrać tę czapkę. Dzięki niej przynajmniej będzie widać moją brudkę piękną. Terroriową. Z tych grzybów da się coś fajnego ugotować poza zupą? Nie. Serio nie? Nie gotuj mi tu grzybów. Zostaw ich. Ale połszyny regeneracyjne są z nich. To mnie połszyny. Dobra, grzyby dobra. Jak tam sobie chcesz? Muchomorze. Dobra. Swoją drogą, jeśli byś chciał sobie manę podwyższyć, nie wiadomo po co, ale jeśli byś chciał, to zapraszamy. Mamy 58 gwiazd już w skrzynce. Ile? No, on jest podajemny na potęgę. No tak łatwo się farmi, no. Okej. Okay. Ja już mam pełną manę. Okej. Okay. Nieźle. Swoją drogą, chyba pocisk, chyba właśnie ten cały, jak mu tam... Ten od broni, arms dealer, czy jakoś tak... Lubi bardzo warunki, w których teraz mieszka, bo widać, że... Ma już mniejsze ceny. Nie mogę to, że pielęgniara. A właśnie niekoniecznie, on nie chce, żeby była zbyt blisko, bo... Wstydzi się swoich biznesów, które robi przed nią. Natomiast właśnie z jej tekstów wynika, że ona bardzo go lubi w towarzystwie, więc no. Teraz najważniejsza kwestia, czy lepiej mieć tańsze bronie, czy lepiej mieć tańsze leczenie. I tak mało korzystamy z tego leczenia tak naprawdę. No obecnie mam to tak, ale potem będziemy bić się z bossami, to leczenie jest jedyną nadzieją na przetrwanie. Sowa, gdzie Sowa? Uciekasz? Sowa, wracaj. O, czyli fajny sposób. To fajny sposób, o co ci chodzi? No, na zarabianie pieniędzy. Ja zarabiam po prostu jakkolwiek się da, bo muszę, po prostu podkreślam, muszę szybko zarobić te pieniądze. A nie wiem, co robić. I w sumie... Dalej można powiedzieć, że kręcę się bez celu. O, dziękuję. Mogłaś tu nażyć do świnki skarbonki włożyć czy coś. I o, tak tego nie będę. Jest! Mam króliczka! Złotego czy zwykłego? Zwykłego. Bo nie wiem, czy te złote nie zostały usunięte, bo coś ich nie mogę znaleźć. Też. Nie, one teraz są chyba rzadsze z tego, co kojarzę. Mhm. Ostatnio tego wszystkiego rzadko. Nie dawaj, proszę cię. Proszę? Nie dawaj mi tych wszystkich zwierzątek, króliczków i innych rzeczy. Ja chcę iść do podziemi od tak po prostu sobie pozbierać materiały, pozwiedzać, a nie zajmować się tym teraz. Tylko gdzie są te Night Owl Potion, chociaż jeden potrzebuję i... Nie mamy tego... Ściany, dobra, mamy link. Świecania? Wcale nie mam miksturki na świecianie. No wygląda na to, że nie wiem, chociaż lepiej będę widział w ciemności. Znaleźliście może tą różdżkę Living Mago Honey, albo ten? Z Living Woodem w ogóle, którym? Z Living Woodem mamy dwie podstawowe, ale Mahony nie mamy niestety, bo jeszcze nikt do dżungli nie wszedł na tyle, żeby tam przetrwać. Nie, skrót myślowy trochę zrobiłem i nie chodziło mi o Mago Honey, tylko ten, o normalną właśnie. No mamy, zarówno drewno, jak i liście. W broniach. W broniach, o tutaj jest. W broniach? Dobra. Siostra, twój system segregacji naprawdę jest jakiś, powiedzmy, wadliwy. Owca też tak zrobiła. A ty nie patrz na to, co owca robi, poza tym nie wymieniasz ty innych ludzi, którzy nie chcą, żeby ich wymieniać. Co to za owca? Inna z grupy znana tylko Nastka. Nastka. Tak. Ale może ukróćmy temat, bo jednak nie chcę mieć potem problemów, że zdradzam cudzą prywatność na nagraniach. Okej. Okay. Ona chyba ich nie ogląda. A skąd wiesz, reklama polazła, to może to zobaczyć, więc lepiej, żeby, no, lepiej, żeby się nie wkurzyła na mnie. Bo ona była groźna. No bardzo, bardzo. No, gdzie... o owcach terrorystkach nie słyszałaś?
Za młoda jeszcze. Jeszcze za młoda na takie tematy. Ale może nie będziemy tu więcej mówić o tym, ile ma lat czy coś, bo nie chcę mieć problemów przez to. Też, że zdradzam dane personalne, wiecie, RODO te sprawy. Rododendron. Nie. A wiesz, ja z tym problemu nie mam. Ale tu nie chodzi o ciebie, siostra, tylko chodzi mi o YouTube'a, który ostatnio jest bardzo cięty na takie rzeczy. Dobra, pajęczyny. Pełno pająków. A ja broni nie wzięłem. Dlaczego osoby młodsze ode mnie zdradzają takie rzeczy? Bo są głupie? Pam, pam, pam. Teoretycznie właśnie cię pochwalił. No. Rzadkość. Ciesz się tym momentem. O Jezu, stylistkę widzę, tylko pająki chcą ją zeżreć. Wystarczy ją uwolnić. No ale wtedy już przynajmniej będzie się respić u nas. O Jezu. Dobra, fajnie jest! Udało się. A dziękować. Jeszcze nie skończony. Dobra, to teraz pora łopatą bić pająki, żeby nie zabiły stylistki. Serio? No nie wziąłem broni. A teraz zobaczymy, stylistka lubi ocean. Stylistka lubi ocean? Tak. Czyli on będzie chyba nadesanem. Z chyba będzie mieszkać. Nie z nim, tylko na biomie. W Angler idealnie z piratem wchodzą na ocean. To na pewno. No ja się nie znam. Dryada, no, wiem, na pewno z doktorem w dżungli lubią siedzieć. Tak samo jak ten malarz. Malarz też w dżungli? O, tak. Partygelo, no to chyba nie będzie nowość, jak bowiem, że w Hollow lubi sobie siedzieć. Nie będzie coś... Czyli znowu do mnie. Nie do ciebie, tylko ogólnie na Hollow, którym ty chciałeś zarządzać. Podkreślam, nie ma powiedziane, to jest twoje, to jest moje. Wszystko zależy od tego, co, jak, kto zrobi, gdzie. Ja lubię Hollow, po prostu to jest moja kraina, no. No w sumie Hollow powinno się chyba mówić, bo Hollow to jest tak bardziej w kontekście pustki, pustości i tak dalej. Hollow. Ciekawostka delikatna z języka, którą się nauczyłem po milionie godzin spędzonych na umieraniu w Dark Soulsach. Co ja miałam zrobić? No mam 8 biedronek w kieszeni. Lubią cię. Tak, ale ja nie wiem do tej pory skąd ja to, żebym wytrzasnął. Dobra, fajnie. 1/15 celu osiągnięta. Miałem przyznać sobie jakieś lepsze zajęcie, coś bardziej dochodowego. Albo chociaż... Ryby połów. Chyba widzę według czyjego stylu... Na rybach dobrze się zarabia. Chyba widzę według czyjego stylu tutaj robisz mostka. Chyba wiem, kto ci dał te porady trochę budowlane, jeśli jakiś ktoś ci dał. Znaczy powiem, że tak, coś tam mniej więcej, bardziej po prostu patrzę na grafiki na jakichś ewentualnie forach albo tego typu. Rozumiem. Mogłem znam gościa, który... kanału gdzieś takiego dosyć czarnego typka, który... Wiem, o kogo chodzi. Fajna liczba stuknęła. No tak, wiem, o kogo chodzi. Właśnie... Osobiście też ostatnio trochę tam zerkałem, ale po prostu... Nie lubię gościa z innego powodu. Nie? Fajny gościu ogólnie, ale nie podoba mi się jedna rzecz, że... Porada, jak zbudować ładny domek przed bossami, a tak, muszą być farby, bez farby nie da się nic zrobić, według niego. Taki delikatny minus. Farby naprawdę ładnie po prostu wszystko dorabiają. No ja nie przeczę, tylko... Żeby twierdzić, że nie da się nic ładnego zrobić na początek przed pokonaniem jakiegokolwiek bossa, to już jest moim zdaniem lekka przesada. A, no chyba, że w ten sposób. No w sumie poniekąd on tak twierdzi. No właśnie. Teraz... Jezu, ominąłem jeden pokój w tym, w Living Woodach. Jak ja to mogłem zrobić? No i peszek. Nie znalazłem mojego ptaka, który gniazdo mi na głowie założył. Ale za to znalazłem kolejny aglet, kolejną puszkę robaków, trochę pieniędzy. O nie, final free farb. Może to były. Proszę cię, siostra, wystarczy, że z takim pewnym wisieniem... Ugać się, nie pal! Ostatnio dopuszczaliście, jeszcze z takim innym gościem, który jest twoim mężem serwerowym. Nie musisz teraz jeszcze tego tutaj śpiewać. I twoje gadanie, że to nie jest twój mąż serwerowy, siostra, nic nie zmieni. Wszyscy wiedzą, że to jest twój mąż serwerowy. To nie więc jest no. Mój mąż! Jest, jest. Nieważne ile będziesz się tłumaczyć, i tak wszyscy to dokładnie wiedzą.
Weźcie mu coś, powiedzmy. Mhm. Na pewno powiedzą, kiedy wiedzą, że tu... To rozdawaj tam, kto jest pod ręką. Ja tutaj teraz na pustyni zwiedzam, więc i tak... O, ja chętnie wezmę. Nie jestem przyzwyczajony do tych obrażeń. Oddawaj czapkę czarodzieja! Tu ci ma znalazł już? Ty tam tutaj za dużo rzeczy robisz. No Boże, no w jaskini siedzę cały czas, no to się wejdzie. Wiesz, ja tego nie krytykuję, tylko po prostu... Najnudniejszą rzecz na świecie, czyli nie łowić ryby. Tak wiesz. Okej, ja rozumiem, tylko wiesz, ja to bardziej mówię w kontekście gościu, ty co, ty ciągle życia nie masz w tych jaskiniach, siedzisz i ogarniasz nowości? Nie wiem, tak mówię, tak to bardziej mówię. Do tego domu? Zoologistka. Tam, zoologistka, no. Może będzie miała wtedy taniej trochę te wszystkie bicze swoje. Już ją wsadzam. Dobra, mam zieloną ważkę, mam zieloną ważkę. Mam zieloną ważkę. Dobra, ja połowię. No co, cieszę się, bo jeszcze jej nie udało mi się złapać nigdy. Jest dosyć mocnym przynętą, 20%, co w sumie konkuruje z robakami. Uwaga, polowanie na ptaka. Poluj. I uwaga, uwaga, czy udało się w końcu zapełnić informację o zielonym glucie? Dalej nie, serio. My dalej nie mamy wszystkich informacji o zielonych glutach. Ty, ptak! Wracaj do mnie! No, jakoś o niebieskich, bo tak po prostu nam wleciały. Dobra, mam ptaka. Bo niebieskie znacznie częściej się spawnują. Może częściej, ale są na pewno mocniejsze od zielonych, według tego, co jest pokazane na ich temat. Chcesz ptaka? Ja chcę pieniądze, nie ptaka. Gołąbie mi niepotrzebne. To chcesz to sama, nawet możesz to sprzedać, ja i tak teraz łażę gdzieś, nie wiadomo gdzie, w podziemiach szukam przegoczonych skrzynek. Więc znowu jestem geniuszem, bo nie wziąłem ze sobą broni. Po raz kolejny. Einstein. No, przecież mówię, że jestem geniusz. Dobra, ale żebym tego slajma jestem w stanie ubić łopatą, więc nie jest źle. Okoń! Serio, już okoń nie łapiesz? No pomiędzy tymi living woodami. A serio, znowu o konie? Pierwsze co wzięło. Nie umiesz nic lepszego złapać? Wodorosty. No nareszcie, coś porządnego, a nie jakieś głupie o konie. Że jesteś w pełni sił dzisiaj. Nie, nie. Siorobak. Jeśli mówisz o robokach, to skończyła mi się przynęta. Mówię o giant wormach, które chcą mnie zabić, a ja ich nie umiem unikać. Kto ich umie unikać? Jakiś ktoś, kto nie wiem, przeszedł grę na hardkorze. Tam to w sumie trzeba umieć chyba unikać wszystkiego. Nie, taka osoba. Co oj, zdziwiłbyś się, siostra. Gnum! O, super. Czyli nie jestem jedyny, który go spotkał. O Boże, co to jest? Przeciwnik. On chce cię zabić. Znaczy, nie, on miły jest. On chce cię przytulić. Podejdź do niego. Nie chce mnie przytulić, już mnie zaatakował. Ne. Ryzykuję życiem i śmiercią, idziemy do podziemnej pustyni. Jak? Ej, jakiś podziemny Rolling kaktus? Co to jest? Znalazłem podziemny jakiegoś okrągłego kaktusa, który mnie ukłuł, jak na niego stanęłem. No to myślałem, dobra, wykopię go, może coś wypadnie. I się przetoczył na mnie, zabił mnie i... Straciłem 40 srebrnych monet, ciężko zarobionych. Wiecie co, chyba właśnie zauważyłem coś bardzo okropnego. Dragonfly'e łapię, bo to łatwo złapać, a okay, chyba... Okay. Ale wyobraźcie sobie, na masterze tracicie wszystkie pieniądze, jak giniecie. No to możesz postać na hardcore sobie wrzucić nadal. Tak, tylko nie chodzi o to, że... tracicie wszystkie rzeczy. I hardcore to nie jest ten trudniejszy, tylko hardcore to jest ten, że jedna śmierć i giniesz. W ten sposób, OS. Tak. A natomiast właśnie w przypadku tej drugiej tego pośredniego to wypada ci wszystko, ale nie tracisz po prostu postępu. A tutaj no, tracisz tak czy siak wszystkie pieniądze, a nie tylko
50%, czy jak to było w ekspercie 75. Więc no, fajnie utrudnili. Nie ukrywam. Dla kogo fajnie, dlatego fajnie. Przecież wiesz, że ja lubię utrudnienia, więc no. Cześć, fioletowy glut, pafioletowy glut. Nie chce mi się ich ubiegać. Tam się taka pewna wędka bojowa z pewnego moda. No. Tylko Boże, na nieszczęście. Co? Ja nigdy nie grałem w Terraria na modach jeszcze. Nie lubię. Nie lubisz? No jakoś tak nie przekonuje mnie to do siebie. Jedyne co patrzyłem zawsze, to ewentualnie na mody, to mody właśnie, żeby było jakoś dużo NPC-tów, bo zawsze lubiłem budować NPC-tom osobne domki, po to, żeby właśnie ładnie wyglądał świat, był taki żywszy. Rozumiem. Ja akurat siedziałem w modach dosyć długo i powiem szczerze, nawet je lubię, ale teraz wolę zagrać sobie zwykłą Terrarię 1, 4 i w ogóle. Zobacz. Do modów pewnie też kiedyś wróci, bo trzeba takie pewne wyzwanie jaskiniowe dokończyć. Trzeba w sumie zacząć ponownie. A Enterrarię? Enterraria to jest RPG w Terrarii, nie. Nie. Po prostu nie wiadomo nawet, czy ten gościu będzie ją kończył. Obecna wersja jest mocno work in progress, uszkodzona, zepsuta, badziewna, nie nadająca się do niczego. Dobra. Do widzenia drzwi. Czemu nie wziąłem tej skrzyni? Jestem jakiś jełopem dzisiaj. Kto z tym jełopem? Zobaczmy, Stefanem? Jak tam licznik. Nie, dzisiaj nie jestem Stefanem jełopem jeszcze. Aż tak nisko nie upadłem. Ale przecież masz na imię Stefan. No tak, ale to nie znaczy, że jestem jełop Stefan dzisiaj. Kolejny robak. No proszę, gro. Zlituj się chociaż na chwilę. Idę po moje biedne pieniądze, które mi wypadły. Co ta oaza jest ładna, spróbuję na niej łowić. Nie wiem, czy cokolwiek ci wypadnie. Też pewnie jakieś oazowe ryby są. Tam nie znam, więc no osobiście nie powiem nic na ten temat. Bo są jedynie co ja tam potrafię z łowienia, to łowić byle co w jakimkolwiek bajorku, żeby szybko tylko zaliczyć questy dla rybaka. Ja sumie... nie mam zaliczonego tylko achievementa. To jest jedyny, który spędza sens z moich powiek. Mam no skrzynię! Siostra, proszę cię, nie wrzeszcz tak. I fajnie, że masz skrzynkę. Na pewno ci przyda. Buty. Jakie buty? Stare. A. Flonder. Flondra. O Jezu, nie! Nie! Won! Papa. Moje pieniądze. W ogóle, bądźcie ostrożni, są teraz kokony tych antlionów, które się wykrywają, jak się zniszczy i potem takie larwy latają, dosłownie jak te chargery, zabójcze. Nie polecam nikomu. To weź zacznij robić ryby, tak. Łowić ryby jak ja. Nie. Spokojniejsze zadanie, dające zarobki. Polecam na ocean. I wiesz co? Szukam anglera. Może już mamy problem, bo nie chcę tego na razie naplażyć. Chyba na drugim oceanie. To jest okropieństwo. Idziesz w jedną stronę po anglera, a angler jest po drugiej. To jak historia z Mario po prostu. Idziesz na zamek, a księżniczka jest w innym. No. Oj, tak. Ja też chciałbym teraz tu ugarnąć, ale już nie pamiętam co. Jestem dzisiaj takim... Nie, mój mózg dzisiaj po prostu wyparował, zgubił się, za ścianą został czy coś. Albo u sąsiadów. Nie, bo sąsiady to złodzieje. Więc może ktoś mi powiedzieć, co ja chciałem zrobić? Jajcie. Fajnie. Ale nie musisz się tym chwalić naokoło wszystkim. Dobra, co my tu mamy? Mogę cokolwiek sprzedać? W sumie te robaki muszę sprzedawać jak najszybciej. Dla nich to nie jest wielki problem. Tak. Muszę szybko zarobić pieniądze. Już ci to tłumaczyłem, siostra. Kurwa, po raz kolejny spadłem z mostu. Brawo. Dobra, a ja idę szukać po drugiej stronie materiały Anglera. Dobra, domki to niech będzie tutaj, bo w sumie nie chcę mi się tego teraz segregować jakoś szczególnie. Te syrianice, gdzieś to było na potki. O, jest na potki to.
Wsadzamy i miejmy nadzieję, że cokolwiek się uda. Dobra. Co tam dobrujesz? Co? Znudziło ci się w końcu już? Znalazłem fajną rzecz. Czemu ja wykrafciłem craftinga? No i co tam znalazłeś? Chwal się. Do zbudowania zamku w piasku rzecz. Ooooo. I gobliny mnie atakują. Skałci. To już gorsze, o. Dobra. Znaczy, co się stało, że ta cała... Jak to się nazywa? No zoologist marudzi, że ona nie ma domu. Ma! A jest tam ten, oświetlenie i ten, krzesełka i jakiś stolik? No właśnie... Bobby! A widzę, już jest Bobby. Czyli, że go się teraz nie znajduje? Nie no, znajduje się. Znalazł go chyba. Papkin? No tak, możliwe. Tak, spał tam. Tak naprawdę nie powinno być tego tekstu, bo zazwyczaj go nie było, jak się znajdowało coś. No chyba, że zginął. Zginął, tam był komunikat. No. A, okej. Okay. W ogóle potrzebujemy, żeby ktoś do mnie tepnął i zaczął budować dom, przynajmniej. Żeby tu się ten tepnąć z pylonu, bo on 6 golda. Z pylona, co nie? Tak, dobra. Tak. Z pylona to można się do graczy tepnąć? Nie mam pylona, masz wormhola. A, wormhola, dobra. To znowu robi jakieś szumy, proszę was. To zaraz ogarnę, gdzie jest wormhole tutaj. Delikatny upadek, powrót, tunel czasoprzestrzenny, okej. Okay. Ty po polsku grasz? Ogarnę w takim razie jakieś tutaj te rzeczy, żeby ładnie tam wybudować, bo jesteś... O nie, na... nie! Siostra, idź łowić, siostra! Mówiłeś, że coś tam trzeba wybudować. Idziemy łowić? Ty musisz łowić, da się wyłowić fajne rzeczy. Da się wyłowić fajne rzeczy, na przykład minibossa. Wyłowiłem rzecz. Jezus Maria, szybko od pomocy. Serio? Tak, to jest zombie Merlin. No, Starki, chciałeś chciałeś hajsów trochę, to teraz na pewno zbierasz. No. Ja mam nadzieję. To się chce o ile nie stracę więcej niż nazbieram. Ja już zaraz do ciebie się tepnę, tylko chcę jakieś materiały pozbierać, żeby było co tam budować chociaż. A spokojnie, spokojnie. Rób ta swoje... Właśnie, ciekawe, czy są jakieś nowe rzeczy do kupienia. I chwila. Ciekawe, czy ta cała, jaki tam, no... Muszę sprawdzić tą zoologist. Czy ona jest... I w ogóle chyba reguła nie spawnimy w mieście, nie działa podczas Bladmuna. Tak, właśnie muszę sprawdzić, czy ta zoologist cała... Podczas Bladmuna ma jakieś specjalne teksty, jak niektóre NPC. No i gorzej, to jest z golda moja. A, stała się... Chyba transformacja jej się dokończyła. Jaka transformacja? No, zoologistka jest... Wilkołakiem, wiem. Nie, lisołakiem. Bym ugryzł lis, a nie wilk. No. I w nocy, nie wiem czy zwykło w nocy, czy tylko właśnie teraz podczas Bladmuna ma takie teksty. W zasadzie jakieś tam po prostu odgłosy, jakby w stylu warczenia, ja niebezpieczny, czy coś takiego i no... Fajny taki smaczek. Teraz ktoś mi pomoże? Tam doleść? Nie, ja... Gro... Proszę... Gro... Nie każ mi umierać kolejny raz. Nie chcemy cmentarza. To nie chcę ten... No! Czemu te zombiaki tak wysoko skaczą? Mogą. No ale przynajmniej zoologistka dobrze bije. W ogóle fajnie by było, gdyby też tą, powiedzmy, transformację wilkołaka u gracza też ulepszono, że nie jest to zwykły taki wilkołak taki jak tam było, tylko właśnie coś w stylu jak jest u niej, że powiedzmy daje wiedzieć, że to jest jakiś NPC gracz czy coś, a mimo to no, czuć, że po prostu ma ten, dajmy to, moon charm na sobie. Ale niestety nie sądzę, żeby aż tak daleko poleźli z tym. Nie umieraj. I w ogóle... Mówię szczerze, Manoni, jesteś chyba pierwszą osobą, która... nie jest jakoś zaskoczona wielce. W momencie... Teraz można Fox Tail i Fox Ears kupić.
To można ciągle było kupić. Ja widziałem już za dnia, jak można było. No, jesteś po pierwszą osobą, która nie jest jakoś wielce zaskoczona, jak widzi kolor skóry postaci siostry. Nie. Norma. No co? Siostra nie pochodzi z tego świata. No, ona pochodzi ze świata, gdzie wszyscy nic nie umieją robić. I ona sama jest idealnym tego przykładem. Nie, jakiś duch tu jest. Co jest? No grubi, wstał, tu już duch się pojawił. I zaraz będzie ich jeszcze więcej, bo zaraz tu kolejne groby będą. Ups, dertę wkopane. Po co wszyscy obok tej zoologiski stoją? Bo tu jest więcej potworów niż w mieście. Nowego NPC-a, lol. No. Teraz jeszcze tylko dowiedzieć się, jak zdobyć tego od grania w minigolfa i będziemy tory golfowe mogli budować. Dokładnie, i będziemy grać w golfa. Może ktoś mi tam przypilnować? Ja tam groby muszę usunąć. Bez nich to zaraz duchy nas zamordują na śmierć. Czemu znowu wykopałem Berta? W ogóle widać cokolwiek na nagraniu? Niestety niewiele, jak zwykle, ale cokolwiek tam razem widać. No? Aha. Ciekawe, bardzo ciekawe. Myślałam, że jesteś zombiakiem ze świeczką. Serio? Tak. Serio, czas tam nie do zombiaka przyrównywać. Otwierać już skrzynię, czy jeszcze nie? No, że przecież to i tak nie przynosić teraz na tego na hard mode'a, więc. Mam tsunami! To fajnie, ciesz się swoim tsunami. Chyba, że chcesz go oddać na rzecz charytatywnego youtubera, który nic nie potrafi osiągnąć w tej terrarii. No! A ja niby coś osiągam? Ale ty tego nie nagrywasz, więc nie potrzebujesz. To zacznę nagrywać. A właśnie, swoją drogą. Już chyba pora kończyć odcinka, bo tak 47 minut mamy, tak więc no. Ja dziękuję, do zobaczenia w następnym. Nagrywam kolejnego jednym słowem. Ja ci mówiąc dziękuję, do zobaczenia w następnym, który będzie nagrywany przez nas za parę minut maksymalnie. Jak się chyba skończy Bloodmoon? Nie no, jeśli coś się ciekawego na Bloodmoonie pokaże, to wtedy na Bloodmoonie to będzie, jeśli nie, to po Bloodmoonie. No tak jak już mówiłem. W takim razie. Dobra. No, w takim razie jak już mówiłem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym, no i trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej. Pa.